Nie żyje 56-letni mężczyzna, poszkodowany w wyniku wybuchu, do jakiego doszło kilka dni temu w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Taką informację przekazała spółka JSW Koks. Stan pozostałych poszkodowanych w wypadku osób jest stabilny. Cztery osoby pozostają nadal w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dwie z nich mają oparzenia dróg oddechowych. Do wypadku w koksowni Przyjaźń doszło 22 września. Do wybuchu doszło w budynku technologicznym służącym do mielenia węgla. Poszkodowanych zostało 6 osób. Jedna z nich przebywała w ostatnich dniach na oddziale intensywnej terapii.